Cześć, witajcie, z tej strony Zdichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Numizmatyki. Około 3 tygodnie temu nagrywałem dla Was pierwszy odcinek z rubli białoruskich, w których pokazywałem troszeczkę większe nominały. Większe nominały, ponieważ było to bodajże 20, 50, 100 rubli. Tak, to coś takiego chyba było. Ale dzisiaj przyjrzymy się większym nominałom, ale i mniejszym, ponieważ to jest 1000 rubli, ale to jest 1000 rubli, które zostało które zostało wydrukowane jako pierwsze z serii tych takich rubli od razu postkomunistycznych, a raczej nie postkomunistycznych, tylko pokomunistycznych, ponieważ jest to seria z roku 1992. Seria charakteryzowała się tym, że najmniejsze nominały, ponieważ, ponieważ był tam nominał nad 50 kopiejek, ee, zawierały zwierzątka. Były tam na przykład wiewiórki, rysie, misie, <laughs> no i tak, o, takie oto zwierzęta. Ja mam najmniejszy nominał z tych, największy z tych najmniejszych z tych tej serii właśnie 92 bodajże. chociaż był jeszcze większy nominał, ale zaczniemy od tych prawie że największych, ponieważ widzimy tutaj 1000 rubli, 1000 rubli które widzimy, widzimy na przodzie przedstawia Poddajże Narodową Akademię Nauk w Mińsku, tak? Jest to Podajże budynek komunistyczny, wybudowany już za czasów komunistycznych, chociaż początki zaczęły się jeszcze w czasach przedwojennych. No ale czasy przedwojenne dla Białorusi, raczej Republiki Białoruskiej w Mińsku, to i tak były czasy jeszcze komunistyczne. Tak to się właśnie prezentuje. Banknoty z 1992 roku charakteryzowały się tym, że jeszcze miały stare godło białoruskie, które zostało zmienione, a raczej usunięte w 1995 roku, a była to pogoń. Pogoń taka sama chyba jak na Litwie. No i tak właśnie się prezentuje. 1000, 1000 rubli białoruskich z roku 92. No i właśnie. Mam jeszcze kolejny nominał. To jest bodajże 5000 rubli. Ale te 5000 rubli to już było po prostu już te nowe, nowsze z 98, ponieważ, no jak wiadomo, jak się zmienia herb państwa, to trzeba zmienić też i banknoty, na którym jest ten stary herb. Więc dlatego widzimy tutaj na pierwszym planie, na pierwszym planie widzimy bodajże, to jest przedmieście świętej Trójcy w Mińsku, tak, czyli jedna z najstarszych i najbardziej zabytkowych dzielnic w Mińsku. W tle widzimy dwie wieże. Są to dwie wieże katedry świętego Ducha. No, bardzo ładna barokowa katedra, budowana jeszcze za czasów I Rzeczypospolitej, bo wiemy Mińsk w latach, w, latach no, w wieku XVII jeszcze wchodził w granicę I Rzeczypospolitej. Wybudowana w latach 1633-42. Była to. Pierwotnie świątynia katolicka, bo jak wiemy, Polska Rzeczpospolita, ludowa, ale Rzeczpospolita Polska I no wyznawała na terenach Białorusi prawosławie. Wiecie, my nie mieliśmy żadnych problemów z religią, ale jednak banknot, raczej była to po prostu katedra katolicka, którą opiek opiekowali się Bernardyni. Po pożarze w roku 1741. Katedra została odbudowana, ale już po prostu była to już świątynia prawosławna, zmieniła po prostu swoją religię. Co by tu jeszcze powiedzieć, kościół jest bardzo słynny w całej Białorusi, ponieważ znajduje się tam ufundowana przez, Biał przez powiedziałbym, mieszkańców Mińska w roku 1500, ikona Matki Boskiej, która no jest dzisiaj bardzo, bardzo ważną ikoną dla Białorusinów. No i pewnie jest znanym miejscem pielgrzymkowym. No i tył właśnie prezentuje się tak, o widzimy tutaj już nowe ujęcie, nowe ujęcie, nowe ujęcie banknotu z tyłu z 98 bez już tej pogoni litewskiej, białoruskiej, czyli wcześniejszego herbu Białorusi. Co by tu jeszcze powiedzieć? No i tutaj mamy ciekawy przykład. Ponieważ kiedy, w, jakby to powiedzieć, w Białorusi następowały takie jakby, jakby to rzecz zmiany, zmiany pod względem walutowym, to widzimy, o, tak to się prezentuje. Może nie walutowym, ale pod względem nominałów galupująca inflacja doprowadzała do coraz częstych denominacji i 5 tysięcy stało się piątką, pięciorublówką. No i widzimy tutaj... Już oczywiście mamy, to mi tak bardziej postkomunistycznie wygląda, to tak bardziej mi wyglądało na świeżo, świeżo, to mi się prezentowało. No i widzimy tutaj już większą ilość, widzimy tutaj serię oraz cyfry seryjne. No i to tak właśnie się prezentuje. No prawie to samo pod względem kolorystyki. No oczywiście nominał ról, inny oraz rok. Wydania banknotu. Eee, no i tak właśnie się wtedy działo. Co my tu jeszcze bym wam pokazał? Eee, pokazałbym wam kolejny banknoty, ponieważ dzisiaj jest ich dosyć, dosyć sporo. Eee, no i mamy eee, dyszkę. Dyszkę, Najmniejsza dyszka to była właśnie ta dyszka przed 20-rublówką, którą pokazywałem wam na ostatnim odcinku z, Rubluf, z rubli. To jest właśnie dyszka. Eee, na niej widzimy gmach Narodowej Biblioteki. E, znajdujący się również w Mińsku. Zauważyłem, że wszystkie zabytki pokazywane na tych, ukazane na tych banknotach znajdują się w Mińsku. No to jest taka dosyć ciekawa rzecz. Chociaż na wyższych nominałach już mamy troszeczkę odejście na inne miejscowości. E, tak właśnie, oj spadła mi, spad, spadł mi tutaj banknot. E, co my tu mamy? E, tak właśnie, co by tu jeszcze rzec? No i to jest właśnie budynek Narodowej Biblioteki Białorusi. Pierwotnie budynek pochodził bodajże jeszcze przedwojenny, był piękny budynek przedwojenny, który był budowany bodajże w stylu, w stylu Art Deco, ale chyba nie, bo już po wojnie zaczęto bardziej budować, ale był to o wiele ładniejszy budynek niż ten już postpowojenny który tutaj widzimy. Dyszka to jest dyszka już z 2000 również roku. Tak się prezentuje tył. No i wchodzimy na te wyższe, najwyższe nominały. Takie robimy przeskocznie. Wchodzimy na 500. 500 rubli, na którym znajduje się przepiękny, przepiękny według mnie. Musimy to troszeczkę jeszcze oddalić, ponieważ, żeby było to jeszcze lepiej widoczne. Znajduje się przepiękny gmach gmach republikańskiego pałacu kultury i bodajże to było coś związane z, pa, z ten NZZ to było bodajże tak. Republikański pałac kultury związków zawodowych misku. Tak, chyba coś takiego. No i to jest budynek. Co mnie bardzo zdziwiło, budynek komunistyczny, ponieważ był budowany w latach 1949-56, ale na wzór antyczny. Widzimy tutaj dosyć duże podobieństwo do greckich budowli starożytnych, a bardziej podoba mi się słowo antycznych. Akropol, takie sprawy. Kolorystyka, jak widzimy, już brązowa, no i banknot o wiele większy. Właśnie już. Również większe odsetki, setki, którą kiedyś pokazywałem, ale już banknotu nominale 1500 za bardzo wielkością nie odbiegają. E, 1500. Co by tu jeszcze powiedzieć? Z tyłu znajduje się znajduje się sześć rzeźby. Tutaj mamy pewnie jakiegoś projektanta, Primadone, to po prostu są również jakby to rzec po prostu Postacie ludowe, które jak wiemy komunizm opierał się na kulcie jednostki, kulcie po prostu pracy i ogólnie y, kulcie Jednostki, tak bym to powiedział, no i mamy tutaj przedstawione, tak samo jak u nas w Polsce na banknotach serii z 1948 roku przedstawiano takie postaci jak hutnik, górnik, przekupkę, chłopa. No, tak samo tutaj również komunizm został ujęty, ale są to rzeźby, które zdobią główną fasadę u owego pałacu kultury związków zawodowych, który znajduje się na przedzie banknotu, naprawdę piękna, piękna naprawdę budowla. No i ta fasada. Naprawdę też bogato zdobiona. E, 1000 rubli 1000 rubli mamy, to już jest stan prawie, że bankowy. E, z 1000 rubli przedstawia, bodajże, żebym nie pomylił to jest, bodajże, chyba e, Narodowe Muzeum Sztuki. Tak, Narodowe Muzeum Sztuki, znajdujące się również w Mińsku. No i tak się to właśnie prezentuje. Kolorystyka niebieska bardzo mi się podoba, no i ładnie ten budynek został pokazany. Chociaż ciekawe na uwagę zasługują owe samochody, znajdujące się pod budynkiem. No, czy takie komunistyczne, nie za bardzo mi to przy, o, przypominają czasy Ład i innych y, samochodów Związku Radzieckiego. Z tyłu mamy coś ciekawego, ponieważ mamy wyjęte ujęcie z bodajże portretu. To jest portret nieznajomej z kwiatami i owocami, no bo widzimy tutaj kwiaty i owoce, pędzla Jana Chruckiego. Jan Chrucki namalował ten portret w roku, 1000, ten raczej nie portret, tylko obraz w roku 1838, ale ciekawostką jest to, że na portrecie znajdowała się również kobieta, którą na owym, na obrazie znajdowała się kobieta, na którym banknocie ją pomini pominięto, o, tak bym to powiedział. No ładna korystyka, ja niebieski lubię na banknotach, chociaż bardziej podoba mi się żółty i zielony. Tak to się prezentuje i ostatnim banknotem, który którym wam dzisiaj zaprezentuję będzie 5000 rubli, które no, według mnie jest bardzo ciekawe, ponieważ e, widzimy tutaj e, widzimy tutaj troszeczkę bym rzekł, e, takie odejście w sport, tak, ponieważ <laughs> jakby to powiedzieć. Widzimy tutaj skocznie, tak? Skocznie narciarskie, które notabene są oddalone niecałe 20 km od Mińska, a jest to kompleks, jest to jakiś kompleks sportowy w Raubiczach, Raubisze, coś takiego, ale to chyba Raubice pod Mińskiem, tak? Wybudowany cały kompleks w roku 1974, a tutaj widzimy dwie, trzy skocznie. To były skocznie chyba, one się nazywały K24, K52 i K72 czy 4 coś takiego. No K2 to nie było na pewno. <grystanie> Taka oto śmiechostka, ciekawostka. No i z tyłu widzimy, z tyłu rówi, rówi, widzimy również jakiś oto jakiś. Kompleks, może nie kompleks, ale budynek, i jak to w Białorusi przestało, jest to pałac. Pałac narodowy, pałac sportu, znajdujący się również w Mińsku. Ciekawostką jest to, że wybudowany został w roku 1966, czyli Polska obchodziła huczne tysiąclecie swojego istnienia poprzez przyjęcie tysiąc lat wcześniej w roku 1966 chrztu. No i właśnie w 900, 1966 ten budynek został oddany do użytku. No i może on pomieścić notabene około 5000 widzów. Tak to się prezentuje. To są wszystkie moje ruble białoruskie, które mam. Mam ich dosyć sporo, ponieważ no troszeczkę ich zakupiłem. Banknoty owe mi się podobają. No ale to już są jedyne i ostatnie, które wam chcę pokazać. Może kiedyś jeszcze zobaczymy Cię wyższe nominały, ale raczej nie prędko. No to dziękuję wam za uwagę, jeśli dotarliście do tego momentu, to szacun, bo to jest dosyć długi odcinek. No ale cóż, chciałem to wszystko jakoś pougarnąć i wam pokazać. Dobrze, to widzimy się już w kolejnych materiałach, które na kanale już niebawem. Cześć, miłego dnia.